Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejna Skoda trafiła do nas do naprawy. Tutaj mieliśmy sprawdzić, że podczas jazdy coś szumi z prawej strony. Świeci się kontrolka ABS. Mamy tutaj sprawdzić hamulce, sprawdzić, czy są jakieś wycieki, coś pukało przy hamowaniu. I co jeszcze? I w zasadzie tyle. Jeszcze opony, tak. Jeszcze opony do wymiany na zimowe, już są wymienione. Jeszcze nam zostało jutro tylko wytrzeć felgi, zabezpieczyć oponę szmatką. My akurat używamy, jak już jesteśmy przy oponach, to już wam pokażę. My akurat używamy do tego Bolda. Fukamy naokoło oponę. Tutaj spryskujemy płynem do mycia, przecieramy szmatką, zawsze to wygląda estetyczniej, tak? Czyli jak już jesteśmy tutaj z przodu auta, pokażę wam, co było przyczyną huczenia. Tutaj przyczyną było łożysko, tu jest łożysko z piastą. Teraz zobaczymy, nie wiem, czy mam jak, albo wezmę stojak, wezmę stojaczek. Teraz mogę wam pokazać, jak huczało. Dobrze słychać na filmie, ale jest takie nawet huk i nawet takie bardziej czasami metaliczne. Czy tutaj, czy były problemy z wymianą? W zasadzie nie było. Poza tym, jak w każdym tego typu patencie, ta powierzchnia, gdzie przylega, no to jest skorodowana, trzeba tutaj to obstukać, później dobrze wyczyścić tą powierzchnię w zwrotnicy. I w zasadzie tyle. Może na nim do tyłu przejdziemy. Pokażę wam jeszcze na podnośniku. Może wystarczy, weźmiemy lampkę. Tutaj wam pokażę ten wyciek z chłodnicy. O, widzicie? Tutaj róg chłodnicy skorodowany. Z drugiej strony jak? Z drugiej jest sucho. Natomiast tutaj jest skorodowane. Zaraz wam pokażę, bo też dzisiaj wymienialiśmy chłodnicę w Sirocco. Też w zasadzie nie było to, nie była to przewidziana wymiana. Tylko wyszła podczas oględzin auta przy innej pracy. O, tutaj macie skorodowaną chłodnicę. Tutaj cieknie. Z drugiej strony bardziej. A tutaj są te elementy do spisania do Sirocco, co poszło. Jak już jesteśmy z tyłu auta, to tutaj z tej strony też wymienialiśmy łożysko, piastę. Gdzieś ona tutaj jest stara. O, jest tutaj stara. I tutaj był błąd ABS. Tutaj ta koronka tutaj powinna być. Ona napęczniała, skorodowała i nie szczytywał z jej poprawnie impulsów. Czujnik też poszedł nowy. Nie wiem, gdzie jest czujnik, bo on chyba nie wyszedł w kawałku jednym, a nie wyszedł. O. Czujnik jest. Widzicie, jak napęczniało. Tutaj aż przypiłowało nam ten czujniczek. Nawet wyszedł w jednym kawałku. Tutaj już były większe problemy, bo tutaj śruby, które trzymają z tyłu jarzmo, one dosyć mocno siedziały, ale na szczęście nie urwały się. Były czasem przypadki, że one się urywały, natomiast w tym przypadku na szczęście się udało bez jakiegoś cięcia, młotków i tak dalej. Poszło, dłużej czasu spędziliśmy, żeby to wszystko wyszło, natomiast powoli poszło. Tutaj też już mamy zamontowane nowe łożysko z piastą od razu. Tutaj mamy przygotowane pod montaż klocków. Z tej strony było klocka jeszcze dosyć dużo. Tutaj klocka jeszcze było, natomiast z lewej strony
Jak wymienialiśmy opony, zauważmy, tego klocka jest może 10%. Tutaj właściciel też chce od razu wymienić te klocki. Tak, Boski? Dokładnie. Mówiłeś, że jedziesz do domu? No, zapomniałem portfela. A zapomniałeś portfela, kurwa, i musiałeś przyjechać. No i teraz to zapolę i będę patrzeć, co robisz. No, ja tu już nagrałem, powiedziałem, co robiliśmy, jakie były problemy. Ty, Boski, dzisiaj były jakieś problemy, czy nie? Dzisiaj był zwariowany dzień, nie? Nie, dzisiaj w miarę szło. A dzisiaj w miarę, bo miska... Wczoraj był zwariowany dzień. Wczoraj był zwariowany dzień. Dzisiaj w miarę szło. Miska zrobiona, uszczelniona. Klocki tarcze zrobione, jakieś opony zrobione, sezon opon. W ogóle w ostatnim, tamtym tygodniu w miarę tak odrobiliśmy się. Już myślę, kurde, co braknie roboty dla nas. Ale na drugi dzień już Magda w zasadzie zapisała terminy na 2 tygodnie do przodu, nie licząc oczywiście takich robót jak geometria, która przyjeżdża z dnia na dzień. Opony, no to cały czas też ludzie się dopisują powoli. No i takie awarie, które właścicielom wyjdą niespodziewanie, typu rozrusznik, alternator, nagłe skończenie klocków i tak dalej. Także my tutaj cały czas działamy, jest teraz okres dla nas intensywny, podciśniemy teraz trochę robotą, no i tak, żebyśmy mogli jakieś sobie ferie w zimie zrobić. Tak, żeby Boski był, byśmy zarobili na karpia, na święta. Ja ryb nie jem. Ryb, no to na flaszkę. Paluszki rybne. To na flaszkę, żebyś zarobił, kurwa. Brzydę się alkoholem. Alkohol to zło. Nagram cię w przyszłą sobotę. O kurwa. No bo dostaliśmy od hurtowni wyjazd do Zakopanego. Żeby nie skończyli w tygodniku podhalańskim. No, dokładnie. No może nie będzie źle. W niedzielę się kończy wyjazd, sobotę zaczyna, więc jedyny z nas musi być kierowcą. Czyli Boski, może ty. Najstarszy pan Jasiek? No. No zobaczymy, jak nie to będzie. Nie jechać. Albo kto inny wraca, nie? Wracać. No dobra, nie przedłużamy. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki, pozdrawiamy.